I że ma wiernego męża? Lucia! Mamo, zwracaj, 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 zwracaj! Lucia! Kto to był? Nie chciała podać nazwiska. Twierdzi, że Juan mnie zdradza. Mogę się o tym przekonać dziś o 9:00 w restauracji La Fontana di Trevi. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. Buenas noches. Dobry wieczór. Nie poznaje mnie pani? Yo la recuerdo perfectamente. Bo ja tak. Przepraszam, że znowu panią przestraszyłem. Spotkaliśmy się na ulicy, pamięta pani? Tak. Czego pani się boi? Słyszałeś? Ktoś rozmawia na korytarzu, na pewno goście hotelowi. To był głos twojej cioci. Nie wiem, czym się tak przejmujesz. Zobaczyłem panią wchodzącą do hotelu. Chciałem zapytać o samopoczucie. Przepraszam, proszę zaczekać. To głos twojej cioci. Zobacz, co tam się dzieje. Zgoda, ale najpierw dostanę całusa. Tylko jednego. Miło, że zechciał się pan pofatygować. Mogę przynajmniej zaprosić na drinka. Chciałabym się jakoś zrewanżować. Z przyjemnością. Chodźmy. Wyraźnie widać pęknięcie i uszkodzoną kość. Trzeba operować i wstawić protezę. Proszę przygotować pacjentkę do operacji. Nie będzie bolało. Uśpimy cię. Nie dotykaj mnie. Nikogo tam nie ma. Mogłabym przysiąc, że słyszałam twoją ciocię. Chyba masz obsesję na jej punkcie. Nie przesadzaj. Tak to się zaczyna. Najpierw słyszysz głosy. Potem widzisz ją na każdym kroku. I... obłęd murowany. Nie mów tak. To mnie przeraża. Wybacz, kochanie. Żartowałem. Ale to ty kazałaś mi wyjść na korytarz. A mieliśmy nie mówić o Raquel. Na czym stanęliśmy? Miałam wznieść toast. Po raz pierwszy w Cusco? Tak. Organizm musi się przyzwyczaić do tej wysokości.
A pan tu na długo? Miałem wracać jutro, ale nie udało mi się załatwić spraw, dla których tu jestem. Interesy? Proszę wybaczyć, ale ktoś na mnie czeka. Nie wypił pan jeszcze drinka. I nie powiedział, co warto zwiedzić w tym mieście. Salud, señor Peña. Buenas noches, una mesa. Stolik dla państwa, tak. Ten odpowiada? Państwo Bermudez, prawda? Bardzo dobry. Prosiłem o coś dyskretniejszego. To specjalna okazja i wolałbym, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Chyba wiem, o co panu chodzi. Proszę za mną. Muszę już iść. A pani powinna odpocząć. Dzięki za whisky. Nie jestem zmęczona. Miło się z panem gawędzi. Dużo pan wie o Cusco. Miałem przyjaciela, który stąd właśnie pochodził. Kiedy wpadał w nostalgię, godzinami opowiadał o tym regionie. Zapraszam do mojego pokoju. Tam będziemy mogli spokojnie pogawędzić. No, wie pan. Nie ma pan ochoty na kolację we dwoje? A pani mąż? Wyjechał dziś po południu. A ja nie lubię być sama. Bardzo mi przykro. Jestem już umówiony z pewną damą. Nie mogę pozwolić, żeby na mnie czekała. Dobranoc. Przypomniał mi się pewien wiersz. Jaki? Chwileczkę. Za jedno twoje spojrzenie oddałbym świat cały. Za jeden twój uśmiech niebo wraz z gwiazdami. Za jeden pocałunek cóż dać bym mógł za dotyk twych ust. Czymże jest poezja, pytasz, zwracając ku mnie swe niebiańskie oczy. Jakże ci wytłumaczyć, najmilsza, że poezją jesteś ty. Czy to wszystko dzieje się naprawdę? Chwilami mam wrażenie, że to tylko sen, z którego zaraz się obudzę. Kiedyś wystarczały mi marzenia. Ale teraz, kiedy się spełniły, nie wyobrażam sobie innego życia. Mamy zarezerwowany stolik na nazwisko Beido. Proszę za mną. Wydaje mi się, że go tu nie ma. Mnie też. Tym lepiej. Spokojnie zjemy sobie dobrą kolację. Podobno można tu świetnie zjeść. Odpraż się i zapomnij o wszystkim. Na co macie ochotę? Pomóc ci wybrać? Wiem, na co mam ochotę.
Na co? Na ciebie. Pytałem, co zamówić. Co ty wygadujesz? Panienko Lucia rzuciła się z okna swojego pokoju. Coś jej się stało? Pogotowie zabrało ją do szpitala. Jeszcze nic nie wiadomo. Jadę tam. Wydarzyło się straszne nieszczęście. Sam mu powiem. Wszyscy są w szpitalu. Jedziesz ze mną? Skończyłeś? Przygotuj transfuzję. Jak ciśnienie? 50 na 30. Daj dopaminę. Siedzimy tu ponad pół godziny i nikt nie raczył do nas wyjść. Uspokój się. Jak mogę być spokojna? Chciałabym się wreszcie dowiedzieć, co się dzieje. To banda Konowałów. Martin jest przy nim, więc nie obrażaj syna Haralda. Chciałabym być na tym ślubie. A przy okazji powspominać dawne czasy. Nie życzyli sobie żadnych gości. Ja zrobiłabym to samo. Ani się waż. Jesteś moją jedyną córką i nie możesz mi zabronić obecności na waszym ślubie. Sergio, mam nadzieję, że do tego nie dopuścisz. Naturalnie. Będzie pani najważniejszym gościem. Poproszę panią na świadka. Będę zaszczycona. A twoja rodzina? Rodzice zmarli wiele lat temu. Mariana też nie ma ojca ani rodzeństwa. Kto będzie twoim świadkiem? Chwileczkę. O czym wy rozmawiacie? Jeszcze niczego nie postanowiliśmy, a wy już planujecie mój ślub? Jesteś tak piękna, że brak mi słów. Nie przeszkadza ci moje kolectwo? Nigdy mi nie przeszkadzało. Akceptowałam je, bo taka się urodziłam. Kiedyś Martin proponował mi operację, ale się nie zgodziłam. Co o tym sądzisz? Powinnam dać się zoperować? Kochałbyś mnie bardziej? Jeśli się zdecydujesz, możesz liczyć na moje poparcie. Ale nie rób tego dla mnie, tylko dla siebie. Jeszcze to przemyślę. Senna? Trochę. Ale nie chcę zasnąć. Nie chcę, żeby ten dzień się skończył. Jutro będzie jeszcze lepiej. Obiecuję ci. Stwierdziłaś, że chcesz mieć taki sam ślub jak Milagros. Tak mi się tylko powiedziało. Więc czemu nie możemy porozmawiać o twoim małżeństwie? Każda z nas ma swoje zdanie na ten temat i starajmy się je uszanować. Nie denerwuj się. Nie chciałam się wtrącać. Wiem, że się kochacie. A kiedy zobaczyłam Sergia z kwiatami, pomyślałam, że przyszedł prosić o twoją rękę. Dlaczego wszyscy mówią tylko o małżeństwie? Nie trzeba ślubu, żeby być razem. Uważasz, że nie jesteśmy szczęśliwi? Jesteśmy. Ale kiedyś, w przyszłości, moglibyśmy pomyśleć. Nie przyszedłem prosić o jej rękę. To nie jest jeszcze odpowiedni moment. Ale powinna pani wiedzieć, że bardzo kocham Marianę. Jest kobietą mojego życia. Rosa. A? Teresa wspomniała mi o dziwnym zachowaniu Lucrecji w twoim domu. Jest znerwicowana. Potrzebuje dobrego psychiatry. Ostatnio ma same przykrości. Naprawdę powiedziała, że mogłaby zabić Milagros? Powtórzyła to kilka razy. Biedny Benjamin nie wiedział, jak się zachować. Hey.
Graciosa. Pyszne. Wyśmienite. Impresjonante. I rodziny w Polsacie. Wiedziałem, że ci się to spodoba. Teraz już nie zaprzeczysz. Tyła i dachu. Nie chcę cię więcej widzieć. Chodźmy stąd. Nic tu po nas. Gerardo. Nie pójdziesz za nią. Powiedziano nam tylko, że muszą ją operować. Jest Martin? Tak. Podobno Lucia ma uszkodzony staw biodrowy. Ale będzie żyła. Nic nie wiemy. Renzo, rusz się. Idź się czegoś dowiedzieć. Poproszę o zezwolenie na wejście na salę operacyjną. Jak się dowiedziałeś? Chciałem ją odwiedzić. Teodora mi powiedziała. Teodora mi informował. Stara plotkara. Nie życzę sobie, żeby ktokolwiek dowiedział się, co ta idiotka zrobiła. Nawet twoi rodzice. Powiemy, że spadła ze schodów. Tylko to cię martwi? Żeby ludzie nie dowiedzieli się o próbie samobójstwa? Powinna się raczej zastanowić, co ją do tego skłoniło. Błagam, przestańcie się kłócić. Nie przejmuj się. Spróbuj tego. Nie mam ochoty. Jak to się mogło stać? Nie rozumiem. Dlaczego przyszła właśnie tutaj? Stało się i nie musisz jej dłużej okłamywać. Zresztą kłamstwo ma krótkie nogi. Trzeba mieć pecha, żeby wpaść w tak głupi sposób. Ale z drugiej strony, twoja żona już wie. I nie będziemy musieli się ukrywać. Koniec z kłamstwami. Skoro nie chcesz jeść, wracajmy na jacht. Jedźmy już. Nie jestem w nastroju. Pojadę do domu, porozmawiać z Rosą. Po co? Powiedziała wyraźnie. Nie chcę cię więcej widzieć na oczy. Jak mogłam być aż tak głupia? Dawać się oszukiwać i wystawiać na pośmiewisko. Przestań się zadręczać. Ale Miarka się przebrała. Jutro zażądam rozwodu. Myślisz, że Gerardo zechce się tym zająć? Oczywiście, ale powinnaś to jeszcze przemyśleć. Od dawna o niej wiedziałam, ale pozwoliłam się okłamywać. Miałam nadzieję, że Juan w końcu ją rzuci. Byłam na tyle głupia, że nawet chciałam jej zapłacić, żeby się od niego odczepiła. Nie będę się więcej upokarzać. Uspokój się. Jutro spojrzysz na to zupełnie inaczej. Dzięki, że ze mną poszliście. Sama bym tego nie zniosła. Może zostanę z tobą dziś na noc. Dziękuję, nic mi nie jest. Na pewno? Tak, dziękuję. Nie przejmuj się. Zrobiłeś to w twojej mocy. Wiem. Jednak jest mi bardzo przykro. Najważniejsze, że żyję. Dlaczego taka młoda, ładna dziewczyna chciała odebrać sobie życie? Wiedziałem, że jest w depresji, ale na myśl mi nie przyszło, że posunie się aż tak daleko. Będzie potrzebowała wsparcia. Porozmawiasz z jej rodziną? Oczywiście.
Ma mnie pani natychmiast połączyć z Leoncją Penią. Nie obchodzi mnie, czy pani jest recepcjonistką, czy telefonistką. Co to za hotel? W porządku. Proszę mu powiedzieć, że dzwoniła siostra. Co z nią? Jak operacja? No co? Nie żyje? Stan ogólny jest dobry. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale... Ale co? Powiedz prawdę. Ma uszkodzone biodro i obawiam się, że... Paraliż? Nie. Intensywna rehabilitacja pozwoli jej szybko stanąć na nogi. O ile odzyska ochotę do życia, będzie musiała. Niestety uszkodzenie kości było tak poważne, że musieliśmy skrócić o kilka centymetrów. Skrócić co? Będzie miała jedną nogę trochę krótszą. Zrobiłeś z niej kalekę. Trudno się z tym pogodzić, ale nie było innego wyjścia. Tylko brakowało mi kulawej córki. Zabierz mamy do domu, jest bardzo zdenerwowana. Odwiozę je. Możesz nam to dokładnie wyjaśnić? Na razie rehabilitacja. Może w przyszłości zrobimy drugą operację. Ale to nie jest w tej chwili najważniejsze. Już raz próbowała odebrać sobie życie i niewykluczone, że zrobi to ponownie. Jak temu zaradzić? Przede wszystkim ustalić przyczynę tej głębokiej depresji. Prawdopodobnie są to zadawnione problemy, z którymi przez długi czas nie mogła sobie poradzić. A gdyby odkryła coś, co ją załamało? Leczenie byłoby łatwiejsze. Musiałaby tylko zobiektywizować ten fakt. Co chcesz przez to powiedzieć? Co Lucia odkryła? Musisz nam powiedzieć. Jej życie jest w niebezpieczeństwie. Tak tylko zapytałem. Możemy ją zobaczyć? Nie, zostanie na noc na Ojomie. Muszę iść. Pozwól mi do niej zajrzeć. Jest jeszcze pod wpływem narkozy. Nie ma sensu, żebyście tu siedzieli. Jutro będziecie mogli z nią porozmawiać. Jak się czujesz? Nie udawaj. Przecież nie obciąłem ci języka. Muszę sprawdzić, czy system nerwowy jest nieuszkodzony. Śledź wzrokiem mój palec. Nic mi nie jest. Nie musisz niczego badać. To dobrze. Jesteś taka piękna. Uwielbiam twoje włosy, nosek, usta. I tu oka. Hmm.
No, 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 co się dzieje? Proszę cię, przestań. Mejor no sigamos. ¿Por qué no? Dlaczego? Jesteśmy po ślubie, mamy wakacje, nikt nam nie przeszkadza. Sí. A ciotaczka Raquel? Tu tia Raquel. Anda. Mieliśmy zjeść z nią śniadanie. Od wczorajszego popołudnia jest sama. Może poczekać. Żebym jeszcze bardziej jej podpadła? Zjemy śniadanie, odwieziemy ją na lotnisko i będziemy mieli kilka dni tylko dla nas. Obiecujesz? Tylko tego pragnę. Zawsze być z tobą. Chodźmy już. Tylko nie zapomnij aparatu fotograficznego. Nie mogę w to uwierzyć. Lucia i samobójstwo. Jak ona się czuje? Martin ją operował. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ale może znowu spróbować. Nikt nie wie, dlaczego to zrobiła. Ale my wiemy. Przysiągłem Lucii, że nikt się o tym nie dowie. Ale podjąłem decyzję. Porozmawiam z wujkiem Gerardem. To jego wina i ma obowiązek powiedzieć prawdę. Może lepiej pogadać z Lucrecją. Nie będę rozmawiał z histeryczkami. Co ci jest? Źle się czujesz? Nie. Więc co? Wczoraj nakryłam waszego ojca z kochanką. Nie poleciał do Bogoty? Widziałam na własne oczy, jak przymilał się do tej lafiryndy. Nie wiem, czy mnie poprzecie, ale chcę wystąpić o rozwód. Nigdy mu nie wybaczę tego, co mi zrobił. Kotku, czemu tak wcześnie wstałeś? Nie mogłem zasnąć. Mogłaś mnie obudzić. Mam sposób na twoją bezsenność. Tak słodko spałaś, że nie chciałem ci przeszkadzać. Wezmę szybki prysznic i ubiorę się. Wiem, że mój pan nie lubi kobiet jedzących śniadanie w negliżu. Zaraz będę gotowa. Co wy na to? Zrobisz, jak będzie najlepiej dla ciebie. Ja cię popieram. Ja też. Ubiorę się i pojadę do szpitala, do Lucii. Lucia jest w szpitalu? Chciała popełnić samobójstwo. Czemu to zrobiła? Nie wiadomo, wyskoczyła z okna swojego pokoju. Pozwól, że poinformuję cię o twoim stanie zdrowia. Masz uszkodzony staw biodrowy i złamaną kość udową. Wstawiliśmy ci protezę. Operacja się udała, ale czeka cię trudna rehabilitacja. Jeśli się przełożysz, niebawem będziesz mogła chodzić. Musisz komuś zaufać. Potrzebujesz pomocy, ale jeśli o nią nie poprosisz, nie możemy ci jej udzielić. Powiesz mi, co cię dręczy? Jesteś dla mnie jak młodsza siostra. Pamiętam nawet dzień, kiedy przyszłaś na świat. Nie chcę o tym słyszeć. Zostaw mnie. O co ci chodzi? Nie chcesz, żebym wspominał twoje dzieciństwo? Nie chcę, żebyś cokolwiek mówił. Przeszkadza ci moja obecność? Myślałam, że choć trochę mnie lubisz. Wyjdź stąd, jestem zmęczona. Czy to ma coś wspólnego ze mną?
Masz mi za złe, że powiedziałem, że jesteś dla mnie za młoda? Że tylko ci się wydaje, że mnie kochasz? Nie kocham cię. Nigdy nie kochałam. Zapomnij o tym. Dobrze? Byłeś tu całą noc? Nie mogłem zasnąć. Bardzo się martwię o Lucię. Martin uważa, że powinien się nią zająć psychiatra. Nigdy mu nie wybaczę, że zrobił z niej kalekę. Teraz to najmniej ważne. Nie możemy dopuścić, żeby ponownie próbowała odebrać sobie życie. Jest w głębokiej depresji. A będzie w jeszcze większej, kiedy się dowie, że jest kaleką. Czasami myślę, że ktoś rzucił klątwę na naszą rodzinę. Wracasz gdzieś do Limy? Nie. Muszę jeszcze coś załatwić. Chcemy zwiedzić ruiny. Pojedzie pani z nami? Nie, dziękuję. Ze względu na sprawę, którą musisz załatwić? Tak. Już pani jadła? Tak. Idź do bufetu i przynieś coś dla męża. Pójdziemy razem? Jeszcze nie znam swoich upodobań. Wystarczy sok i grzanki. Dobrze. Cóż to za ważna sprawa, którą musisz załatwić? Wolę, żebyś na razie nie wiedział. Dowiesz się w swoim czasie. I jak? Twoja żona straciła dziewictwo? Dużo cię to kosztowało? Podejrzewam, że Juanito coś wie. Nie rozumiem, co nią tak wstrząsnęło. Na pewno jakieś głupstwo. Zawsze sprawiała wrażenie niedorozwiniętej. Nie jest godna nazwiska de la Torre. Zadzwoniłeś się do szpitala? Rozmawiałem z Martinem. Lucia już się obudziła, ale nadal jest w głębokiej depresji. Wybieracie się do niej? Tak. Więc chodźmy. Dzisiaj mija termin oddania projektu. Lucia jest ważniejsza niż konkurs. To oczywiste. Jedziemy. Pamiętasz, jak ostatnio zareagowała na twój widok? Może najpierw my z nią pogadamy. Będziemy o wszystkim informować. Tak, ale żadnych ale. Skończysz projekt, zawieziesz gdzie trzeba, a my dotrzymamy towarzystwa Lucii. O co ci chodzi? Przecież to część naszego planu. Chwilami sprawiacie wrażenie szczęśliwej, zakochanej pary w podróży poślubnej. Kogo ty oszukujesz? Ją czy mnie? Przyniosłam grzanki i trochę szynki. Ja nie jadam śniadań. Więc wybieracie się na wycieczkę. Kiedy wrócicie? Po południu. Zajrzyj do mnie po powrocie. Pójdziemy gdzieś i pogadamy sobie o babskich sprawach. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu. Oczywiście, że nie mam. Thank you.
Con permiso. Przepraszam, muszę iść do toalety. Zapomniałam o Jemie. Zaraz przyniosę. Jak wam się podoba? Na pewno pan wygra. Chciałabym pospacerować po takim parku. Może kiedyś. Taksówka przyjechała. Możemy pojechać do panny Lucy? Powiem wam, kiedy to będzie możliwe. Proszę ją od nas pozdrowić i powiedzieć, że bardzo się za nią modlimy. Przekażę. Pomóżcie mi. Ostrożnie. Trzymamy za pana kciuki. Dzień dobry, Margarito. Czy coś się stało? Leoncio Peña nam uciekł. Wiem, że tutaj nie przychodził, dzięki Bogu. Ale i tak bardzo się boję. Dwóch policjantów w cywilu pilnuje domu całą dobę. Jeśli się tu zjawi, zostanie zatrzymany. Będę musiała złożyć zeznania? Tak, ale on się o tym nie dowie. Nie ma się czego obawiać. Milagros powiedziała, że pan mi pomoże. Nie miała racji. Macie od niej jakieś wiadomości? Żadne. A to oznacza, że wszystko jest w porządku. Oczywiście. Masz jeszcze na coś ochotę? Nie, kochanie. Na nas już pora. Musimy wynająć samochód. Po co? Chcemy zwiedzić okolice. Będzie wygodniej niż taksówką. Skończyłaś, kochanie? Po drodze. Do widzenia, Raquel. Nie chcę żadnych wyjaśnień. To, co zobaczyłam, w zupełności mi wystarczy. Masz tu najpotrzebniejsze rzeczy. Resztę spakuję jutro i prześlę pod wskazany adres. Bardzo cię przepraszam. Naprawdę nie chciałam, żebyś dowiedziała się w taki sposób. Gerardo, skontaktuję się z tobą w sprawie rozwodu. Mogę porozmawiać z dziećmi? Nie ma ich. Pozwolisz, że do nich zadzwonię? Czy też mi nie wolno? To sprawa między tobą a mną. Nie mieszajmy do tego własnych dzieci.
Macarena y Consuelo. Macarena musi porozmawiać z Consuelo. Jeśli nie chce wyjechać, powinna jej o tym powiedzieć. Macarena nie chce jechać do Australii? Rozmawiacie o mnie? To prawda, że nie chcesz pojechać z ojcem do Australii? Kto tak powiedział? To nieprawda. Przecież już wszystko postanowione. Usłyszałam przypadkiem. Muszę ci coś wyznać. Powiedziałam, że pojadę, bo myślałam, że tobie na tym zależy. Ale prawdę mówiąc, nie chcę wychodzić za Carlosa. Naprawdę? Chciałaś to zrobić ze względu na mnie? Żegnaj ślicznotką. Czy państwo Wilson wyjechali już na wycieczkę? Tak. Chcieli zwiedzić ruiny. Dziękuję. Witaj, córeczko. Jestem wykończony. Cały dzień w biegu. Ale mam dobre wieści. Czemu tak na mnie patrzycie? Przepraszam, muszę zajrzeć do kuchni. Dowiem się, o co chodzi. Nie jedziemy z tobą do Australii. Nie wyjdę za ciebie. Ale naprawdę, bardzo mi przykro. Wybacz, tato. Dlaczego? Zgodziłam się wyjść za ciebie, żeby Macarena miała rodzinę. To był jedyny powód. A ja byłam gotowa pojechać, żebyście mogli być razem. Ale wolę zostać w Wilnie. Przyjęłyśmy twoją propozycję, bo chciałyśmy się wzajemnie uszczęśliwić. Obie byłyście gotowe się poświęcić. A ja chciałem się poświęcić dla was. Co takiego? Bardzo cię lubię, Consuelo, ale nie jestem w tobie zakochany. Czuję się za was odpowiedzialny. Chciałam stworzyć rodzinę, której nigdy nie miałyście. Ty też nie miałeś ochoty się ze mną ożenić? Wejdź. Kto cię do nas sprowadza? Cześć, wujku. Chyba wiem, o co chodzi. Byliśmy wczoraj z twoją matką. Nie, nie przyszedłem rozmawiać o rodzicach. Przepraszam. Chciałbym porozmawiać z wujkiem w cztery oczy. Rozumiem. Czy to automat? Czemu pytasz? Chciałabym mieć zdjęcie z tobą. Dobrze, zaraz ustawię. Usiądź. Gotowe.
Był to film z serii Cud Miłości. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Danuta Kędziorska, czytał Janusz Kozioł. Czy to jest polski film? Dramat? Dla dzieci.